Szanowni Państwo, 1 lipca Polska rozpoczyna prezydencję w Unii Europejskiej. Jest to dobra okazja, żeby zaprezentować nasz kraj, nasz powiat, łańcuch podczas tej prezydencji. Ale prezydencja to nie tylko prezentacja dorobku naszego kraju, ale również możliwość uzyskania konkretnych, wymiernych korzyści. Mam tutaj na myśli uzyskanie dopłat bezpośrednich w rolnictwie po roku 2013 oraz zachowanie Funduszu Spójności. Będzie to możliwe, jeżeli minister rolnictwa, nasz rząd będzie mocno o to walczył. Na dzień dzisiejszy minister rolnictwa podczas spotkania z innymi ministrami w marcu bieżącego roku zgodził się na to, że będzie stopniowe wyrównywanie dopłat po roku 2013. My się na to nie godzimy i ja osobiście, gdyż jest to nierówne traktowanie krajów członkowskich. Jeśli chodzi o rolnictwo, to czym różni się nasz rolnik od rolnika niemieckiego? Przypomnę, że w Niemczech jest około 16,8 miliona hektarów, natomiast u nas 16,2 miliona hektarów przeznaczonych pod uprawy. Rolnik niemiecki ma dopłatę do 1 hektara w wysokości 344 euro, a nasz tylko 167. I nie wyobrażam sobie tego, żeby po roku 2013 istniały nadal takie dysproporcje. Również Fundusz Spójności, który dla nas jest bardzo ważny, dlatego że infrastruktura, którą jeszcze posiadamy, infrastruktura drogowa, kolejowa, w pełni odbiega od infrastruktury starych krajów członkowskich, tak zwanych starych krajów członkowskich. I my jako ten rejon najbiedniejszy powinniśmy również domagać się tego i to czynimy, żeby tą infrastrukturę przynajmniej w części dostosować do tej europejskiej. Zresztą, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, to obiecywano naszym obywatelom, że po roku 2013 w nowej perspektywie na pewno będą wyrównane dopłaty i na pewno te kraje najuboższe i regiony najuboższe zbliżą się swoją gospodarczo do tych, które już ten rozwój gospodarczy w pełni osiągnęły. Myślę tutaj o krajach zachodnich. Dziękuję Państwu.